Czeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zakończyło budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Sadowej. Są w nim 34 mieszkania wybudowane z partycypacją przez wynajmujących. Prezydent Tczewa z prezesem TBS przekazali lokatorom klucze. Inwestycja TTBS przy ulicy Sadowej w okolicy budynku prokuratury to propozycja dla tych, których nie stać na komercyjny kredyt hipoteczny, ale mogą partycypować w kosztach zadania dofinansowanego przez program rządowy i dzięki temu na korzystnych warunkach wynajmować mieszkanie. Bardzo ciekawy pomysł, bardzo ciekawe miejsce, no i powrót do tych idei, takiej prawdziwej idei TBS-owskiej, tak? Czyli wracamy do tego finansowania części zadania, do tego, żeby ludzie mniej zamożni mogli zamieszkać, potem korzystać z różnych dopłat, z różnych programów rządowych, no i żeby spokojnie funkcjonować. Także idea jest bardzo ciekawa. Tutaj pewno to jest pierwszy z budynków, który planujemy stworzyć takie mikro czy małe osiedle. Myślę, że bardzo dobrze się wpisze w ten teren, na którym jesteśmy. Budowa rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Ten budynek wielorodzinny to początek nowego, niedużego osiedla. W planach TTPS na razie jest wybudowanie 3 obiektów podobnej wielkości. Prezes Arkadiusz Woźniak zauważył, że pomimo kryzysu i zastoju na rynku mieszkaniowym, formuła wynajmu z partycypacją jest dobrym rozwiązaniem. Wszystkie mieszkania pierwszego budynku na Sadowej znalazły najemców. Udało się przekonać pana prezydenta do tego, żeby wrócić do budowy w formule TBS-u, czyli do mieszkań na wynajem z partycypacją mieszkańców. Parę dobrych lat temu te mieszkania, które są przy ulicy Armii Krajowej, były właśnie w takiej formule budowane. Dużo TBS-ów w całym kraju zaczęło tą budowę, pojawiły się środki finansowe, które wspomagają budowę właśnie tego typu budynków i mieszkań, także otrzymaliśmy ten teren aportem do spółki i wtedy rozpoczęliśmy plany, jak można ten teren zagospodarować. Jest to dzisiaj pierwszy budynek, który oddajemy. W planach mamy 3. Zobaczymy, jak tam z trzecim, ale na pewno z drugim wystartujemy jeszcze w tym roku, ponieważ dokumentację już mamy złożoną, pozwolenie na budowę również, więc chcielibyśmy niebawem przystąpić do planowania budowy. Nowy budynek na Sadowej jest 4-kondygnacyjny, 2-klatkowy, dostosowany dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wejście bez barier do klatki schodowej. W każdej klatce znajduje się winda. Przed budynkiem wybudowano 44 miejsca parkingowe. Budynek składa się z 34 mieszkań. 6, jeśli dobrze pamiętam, to są mieszkania jednopokojowe, 20 dwupokojowych, czyli taka większość, i 8 mieszkań jest 3-pokojowych. Także każdy, kto tutaj składał aplikację, znalazł sobie swój kąt. Przestronne balkony, natomiast na parterze, tam gdzie nie ma balkonów, wygospodarowaliśmy ogródki, także te osoby, które mają takie tarasy, które są delikatnie ogrodzone, także myślę, że też im się będzie tam spokojnie odpoczywało. To nie jest standard deweloperski, jak można było zauważyć, mamy położone podłogi, wykonane łazienki, drzwi wewnętrzne, także myślę, że tutaj mieszkańcom będzie się dobrze mieszkało. Do dyspozycji muszą tylko we własnym zakresie zagospodarować sobie kuchnię i tak naprawdę można się wprowadzać. Jak wrażenia? Bardzo fajnie, jestem bardzo podekscytowana. Pierwsze mieszkanie. No, bardzo się cieszę z tego. Jak ci się podoba standard i miejsce, bo to jest taka nietypowa lokalizacja? Myślę, że lokalizacja jest bardzo dobra. Mam to na uwadze, że to też będzie się w przyszłości rozrastało i tak dalej. No, jest bardzo blisko do dworca, blisko mam sklepy. Myślę, że świetnie. A standard twojego mieszkanka, bo tu masz kawalerkę. Tak. No, moim zdaniem jest bardzo dobrze. Jakby wszystko, co jakby na start potrzebuję, to mam. Nic, tylko meble wstawiać i mieszkać. Dokładnie. Mieszkańcy, którzy tutaj dzisiaj odbierają klucze i wchodzą do swoich mieszkań po raz pierwszy, no, są wyraźnie zadowoleni ze standardu. Ja też bym był bardzo zadowolony, szczerze mówiąc, ponieważ standard jest przyzwoity, łazienki wykończone, tutaj jakby dodatkowe wyposażenie, ale samo wykonanie nawet pokazuje, że no, że jest to budynek na lata, nie na jutro, nie na pojutrze, tylko właśnie na lata. Będzie można z niego bardzo przyzwoicie, bardzo dobrze korzystać.
Koszt całego zadania wyniósł 7 700 000 zł. Finansowanie tej inwestycji składało się z kilku elementów. Blisko 3,5 miliona to środki rządowe z Banku Gospodarstwa Krajowego. 2,5 miliona to środki TTBS, któremu miasto przekazało teren pod zabudowę. Pozostałe środki to partycypacja najemców. W planach jest tu osiedle składające się z minimum 3 bloków. W przyszłości może być ono połączone bezpośrednio nową drogą z ulicą Dworcową. Musieliśmy we własnym zakresie wykonać drogę, no bo tutaj jest plan drogi, jeśli dobrze pamiętam, ona się miała nazywać Nowodworcowa. Tej drogi jeszcze nie ma, no wiadomo, budżet miasta też nie jest z gumy, więc tutaj część drogi zrobiliśmy takiej drogi tymczasowej, żeby do miejsc parkingowych można było dojeżdżać.